Witam Państwa ponownie. Pewien mądry człowiek powiedział: nie jest tak, że ludzie, którzy odrzucają Boga, nie wierzą w nic. Oni wierzą w cokolwiek. Tak właśnie było z bohaterem naszej dzisiejszej historii. Przez lata twierdził, że jest ateistą, bez kotwicy dla swojej udręczonej duszy. Próbował wielu dróg, miał wiele pomysłów na życie, łącznie z samobójstwem. Ale nie znalazł pokoju, dopóki jego serce, umysł i dusza nie zostały wyzwolone. W porządku, Boże. Nie pomogłeś mi i wygląda na to, że nic się nie obchodzę. Więc dogadam się z diabłem. On da mi to, czego potrzebuję, żeby życie stało się znośne, a ja oddam mu swoją duszę. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Pod mostem można się schronić przed deszczem albo śniegiem, ale nie uniknie się chłodu ani niebezpieczeństw. Dlatego drzwi Pacific Garden Mission stoją otworem 24 godziny na dobę, nieprzerwanie od roku 1877, zapewniając schronienie tym, którzy pozostali bez środków do życia. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy wspierają misję finansowo, bezdomni znajdują tutaj nie tylko nocleg, ale też ciepłe posiłki i czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. Zaś duszpasterze i doradcy duchowi, dzieląc się z nimi dobrą nowiną, przed każdym z nich otwierają drzwi do nowego życia. Ci, którzy je przekraczają, już nigdy nie będą tacy sami. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 2989 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. O Boże! Muszę się stąd wydostać i znaleźć jakąś pomoc. Nie chcę umierać. Boże, pomóż mi! Billy, co się stało? Cały jesteś we krwi. Postrzeliłem się z karabinka, taty. Wsiadaj. Jedziemy do szpitala. Dobrze, że akurat przejeżdżałem. Wykrwawiłbyś się na śmierć. Bohater naszej historii miał wtedy 17 lat. Nie pierwszy raz usiłował popełnić samobójstwo. Co doprowadziło go do tego i w jakim miejscu jest obecnie? Prawdziwa historia Billego Crowna już teraz w Wyzwolonym. Moja rodzina żyła w nędzy w południowo-wschodnim Kansas. Byłem najmłodszym z czwórki rodzeństwa, mam dwie starsze siostry i brata. Kiedy urodziłem się w 1967 roku, tata prowadził farmę, a w naszym domu nie było nawet bieżącej wody. Dwie bardzo ostre zimy pochłonęły wszystkie oszczędności i żebyśmy mieli co jeść, tata polował na dzikie króliki. Rodzice często kłócili się o pieniądze, a kiedy byłem w szóstej klasie, mama znalazła pracę i zostawiła nas samych. Siostra, co jest na kolację? Makaron z serem. Znowu? Jak ci nie smakuje, to nie jedz. Dlaczego mamy jeszcze nie ma? Pracuję w nadgodzinach. W tej rodzinie nic, tylko się pracuje, pracuje i pracuje. A co ty możesz o tym wiedzieć? Nie masz pojęcia, czym jest praca, Billy. Jak to nie? Latem koszę trawę, a zimą odśnieżam i sprzątam w domu. Nie miałbyś tyle sprzątania, gdybyś mniej bałaganił. Wychodzę. Dokąd? Umówiłam się, wścibski bracie. Zostawiasz mnie samego z tą głupią siostrą? Ostatnio rzucała we mnie nożem. Pewnie za niewinność. Pewnie. Nie chcę już o tym słyszeć. Nakryj stół. Moja rodzina niewiele miała wspólnego z chrześcijaństwem. Chodziliśmy do kościoła tylko w okresie, kiedy mieszkaliśmy w Nebrasce.
ale odkąd młody pastor został zastąpiony przez starszego, rodzicom przestało się to podobać. Powiedzieli nam, że kiedy będziemy starsi, sami zdecydujemy, czy i w co chcemy wierzyć. Kiedy mama zaczęła pracować, pozostawieni samym sobie pakowaliśmy się w różne kłopoty. Każde z nas zaliczyło jakąś ucieczkę z domu. Któregoś dnia, siedząc samotnie w domu, wołałem do Boga. Boże, jeśli naprawdę istniejesz, pomóż mi. W mojej rodzinie wszystko jest chore, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Daj mi jakiś znak uderzeniem pioruna albo zrób coś. Po 2 godzinach, kiedy nic się nie stało, powiedziałem: w porządku, Boże, zostaję ateistą. Tak naprawdę nie bardzo wiedziałem, co to znaczy. Myślałem, że to ktoś, kto nienawidzi Boga. Nie miałem z kim porozmawiać, z wyjątkiem mojego psa, Charlie'ego. To był rok 1980 i to wtedy kolega dał mi coś, co miało zmniejszyć ból istnienia. Niezły towar, co? Niezły. Mam taki odlot, że aż nie chce mi się wracać. Mówiłem? Moi starzy kupują najlepszy. Uwielbiam być na haju. Nic innego się nie liczy. Nic. To wszystko bujda na resorach. Co? Życie. A jak chcesz, żeby ci pokroić tę bujdę? Cienko czy grubo? Z czym chcesz swoją bujdę? Z masłem. Tak. Proszę, z masłem. Alkohol i narkotyki sprawiły, że zacząłem prowadzić mocno niemoralne życie. Moi rodzice prawie nie pili i nigdy nie brali prochów, ale ciągle nie było ich w domu. Teksty rockowych piosenek zachęcały do buntu i egoizmu, a gwiazdy tej muzyki stały się moimi idolami. We wieku 17 lat dokonałem transakcji z diabłem, a miesiąc później próbowałem odebrać sobie życie. Zażyłem leki wykupione na receptę, którą znalazłem w domu. Nie udało się. A kiedy krótko potem rzuciła mnie dziewczyna, postrzeliłem się z karabinu taty. Kolega zawiózł mnie do szpitala, gdzie odwiedzili mnie siostra i brat. Billy, czemu to zrobiłeś? Co się stało? To był przypadek. Dość trudno przypadkiem postrzelić się w bok z karabinu kaliber 22. Przecież dobrze strzelam. Gdybym chciał się rozwalić, to bym to zrobił. Nie wiem, dlaczego to zrobiłeś, ale to było bez sensu. Nie chcę o tym mówić. Tata tu był? Tak, ale prawie się nie odzywał. No, jak zwykle. A mama? Trochę mi nagadała i wróciła do pracy. Masz szczęście, że żyjesz. Pewnie tak. Kiedy ucichło już całe zainteresowanie wywołane tym zdarzeniem, moja dziewczyna ponownie mnie rzuciła i życie wróciło do dawnej pustki. Brałem prochy, po czym popadałem w depresję. W szkole szło mi coraz gorzej. Pracę semestralną napisałem dosłownie w ostatniej chwili, tuż przed dyplomem. Wtedy pracowałem już w cegielni, którą zarządzał mój ojciec, ale finansowo wciąż było nam ciężko. Pewnego wieczoru kolega namawiał mnie na wypad do baru, ale byłem kompletnie spłukany. Zostałem więc w domu i przez cały wieczór użalałem się nad swoim nędznym losem. Następnego dnia zadzwonił inny kumpel. Halo? Cześć, Billy. Słyszałeś o Lorenie? Nie. Co takiego? Nie żyje. Zginął wczoraj wieczorem. Jak to? Co się stało? Dachował, wracając z knajpy do domu. To był kabriolet. Złamał sobie kark. No nie. Dzwonił do mnie i namawiał, żebym z nim poszedł, ale nie miałem forsy. Miałeś szczęście, Billy. Też mógłbyś już nie żyć. Byłem roztrzęsiony. Długo nie mogłem dojść do siebie. W czasie pogrzebu nie mogłem się pohamować przed niekontrolowanym płaczem. Patrząc na kolegę leżącego w trumnie, zastanawiałem się, co dzieje się po śmierci. Moi kumple, którzy twierdzili, że są chrześcijanami, nie umieli na to odpowiedzieć. Nie potrafię opisać, jaką przeżywałem wtedy udrękę. Gdzie szukać pociechy? Pewnego dnia mój starszy brat zadzwonił do mnie z propozycją. Przyjedź do Kalifornii, Billy. A mam rzucić pracę? To poważna decyzja. Spodoba ci się tu. Nie trzeba odśnieżać. W
Cudowne słońce, rozrywki, no i piękne dziewczyny, no i mnóstwo okazji. A mieszkałbym z tobą? Wujka Rona nie ma już wolnego pokoju, ale mógłbyś mieszkać u naszego kuzyna. Później moglibyśmy połączyć siły i wynająć coś razem. A myślisz, że znajdę tam pracę? A jeśli zetniesz włosy, jakoś się ogarniesz. No, poważnie? No, mówię poważnie. Mógłbyś pracować na budowie z naszym kuzynem. O, no tak, to prawda. No ja zapisałem się do szkoły elektronicznej. No ty też byś mógł z czasem. Najpierw musisz tu z rok pomieszkać, a potem jako mieszkaniec stanu będziesz mógł wziąć kredyt na studia. O, kusi mnie to. Słuchaj, jeśli chcesz kiedykolwiek zrobić jakiś krok naprzód, no to musisz wynieść się z domu. No może i masz rację. A podstawowa sprawa to jest wykształcenie. Bez tego nic nie zdziałasz. Przeprowadziłem się do Kalifornii. Obciąłem włosy i przestałem brać prochy, próbując jakoś się ogarnąć. Po roku zapisałem się do tej samej wieczorowej szkoły technicznej, do której chodził mój brat. Ale nauka nie wypełniła pustki w moim życiu. Nadal piłem, a ponieważ dobrze zarabiałem na budowie, znowu zacząłem ćpać. Razem z bratem wynajęliśmy mieszkanie. Co to? Resztki. Wszystko zmiksowane. Pamiętasz, jak Terry zrobiła kurczaka, który był zielony aż do kości? Chyba użyła jakiegoś barwnika. Mimo to nadal nie lubię kurczaków. Zawsze miała dziwne pomysły. Może dlatego stała się taka religijna. No, całkiem jej odbiło. Za każdym razem, kiedy dzwoni albo pisze, nic tylko mówi o Jezusie. Pewnie się starzeje. A co byś powiedział, gdybym tu sprowadził moją dziewczynę? To jest Kansas? No. Jedno mogę powiedzieć, na pewno gotowałaby lepiej od nas. No, to może ja też sprowadzę swoją. Przydałaby się tu kobieca ręka. Zaprosiliśmy nasze dziewczyny, ale to nie wypaliło. Wynająłem więc własne mieszkanie. Próbowałem znaleźć jakiś sens w moim niemoralnym związku, ale to była niewłaściwa relacja z niewłaściwą osobą. I również nie wypełniła mojej wewnętrznej pustki. Nie miałem pojęcia, skąd się bierze i czemu mnie tak dręczy. Moja siostra uważała, że zna odpowiedź. Halo? Billy, jak się masz? A, w porządku, Terry. A ty, trzymasz się jakoś? Bardzo dobrze. Chodzę z królem. Z jakim królem? Z Jezusem królem. On jest wszechmocnym panem tego świata. No, super. A ja jestem teraz blondynem. Żartujesz. Gdzież bym śmiał? Billy, Jezus kocha cię takim, jakim jesteś. No może, ale dziewczyny kochają mnie bardziej jako blondyna. Bóg patrzy na serce. A skoro tak, założę się, że widzi też moje nowe stereo. Billy, nie kpi. A kto tu kpi? No słyszałem, jak mówiłeś, że jest wszechmocny i wszechwiedzący, widzi i wie wszystko. Tak, to prawda. Ale on szuka tych, którzy są szczerego i chętnego serca. No to ja, gotowy na wszelkie eksperymenty. Ponieważ nauka nie nadała sensu mojemu życiu, postanowiłem skupić się na robieniu pieniędzy. Zarobiłem tyle, że już nie bardzo wiedziałem, na co je wydawać. Rzeczy stały się moim Bogiem. Ale i one nie wypełniły wielkiej dziury w moim sercu. Kiedy szał zakupów już minął, znowu wróciłem do prochów. A one zafundowały mi najmroczniejszy okres w moim życiu. Pewnego dnia podczas przerwy na lunch kolega z pracy zaciągnął mnie do księgarni, gdzie odkryłem cały ogromny świat zupełnie nowych dla mnie idei. Ciekawe, co? No wystarczy spojrzeć na same tytuły. Życie po śmierci, duch wszechświata. A ten autor na pewno ci się spodoba. Nie miałem pojęcia, że takie rzeczy istnieją. To tak. A im więcej czytasz, tym więcej chcesz wiedzieć. Myślisz, że te książki dają odpowiedź? Na co? No skąd pochodzimy? Dlaczego tu jesteśmy? Na pewno poszerzą twoją świadomość. Spowodują, że zaczniesz myśleć. Dokładnie tak dzieje się, kiedy jestem na haju. Trawka to dopiero początek, Bill. Jeśli chcesz doświadczyć czegoś prawdziwego, głębokiego, mistycznego przeżycia, spróbuj LSD. Zagłębiłem się w książki z tą ideologią. Próbowałem też różnych religii. Buddyzmu, hinduizmu, szamanizmu, mistyki Dalekiego Wschodu. I utonąłbym pod ciężarem tego wszystkiego, gdyby nie inny kolega z pracy, Red, który zaproponował mi coś całkiem odmiennego.
Co czytasz, Billy? A to taka rzecz o zmianie swojego przeznaczenia. A to chrześcijańska książka? No coś ty. Nie, Biblia ostrzega, żebyśmy byli ostrożni, ponieważ wielu fałszywych proroków jest na świecie. Co? A jak ty ich rozpoznajesz? A to łatwe. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jezus Chrystus. Jedynie On może zmienić twoje przeznaczenie. Żartujesz, co? Nie, to prawda. Musisz poznać Jezusa jako swojego Zbawiciela. Są dwa rodzaje ludzi na tym świecie, Billy. Ci, którzy Go znają i ci, którzy Go nie znają. Jeśli Go znasz, pójdziesz do nieba. Jeśli nie, trafisz do piekła. I właśnie w ten sposób zmieniasz swoje przeznaczenie. Ależ to prostackie. Powiedziałbym, że wręcz prymitywne. Tak. Bóg uczynił to bardzo prostym. Tak, żeby każdy mógł zrozumieć. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ty i dom twój. Ty naprawdę w to wierzysz? Oczywiście. Jezus sam powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Chrześcijanie są tacy naiwni. Wpadnij do mnie kiedyś na kolację. Poznasz moją rodzinę, może oni cię przekonają. Poszedłem, ale nadal drwiłem z chrześcijan. Następnie zaprosił mnie na spotkanie chrześcijańskiej grupy dla singli. Kiedy różni ludzie prosili o modlitwę za swoich bliskich, drwiłem sobie, prosząc, żeby modlili się za ginące na świecie ślimaki. Więc mój przyjaciel modlił się za ginące ślimaki. Znosił moją bezczelność, stawiał mi nawet lunch, kiedy byłem bez pieniędzy. Któregoś dnia mnie odwiedził. Wstąpiłem, żeby się z tobą pożegnać, Billy. Wyjeżdżasz? Tak. Moja rodzina przeprowadza się z powrotem do Nowego Jorku. No więc prawdopodobnie nigdy się już nie zobaczymy. No to udanej podróży. Dzięki. Pamiętasz, co powiedziałem, Billy? W każdej chwili i w dowolnym miejscu wystarczy, że poprosisz Boga, żeby cię zbawił, a On to zrobi. Daruj sobie. Znałem Reta zaledwie rok, a kiedy wyjechał, nie było nikogo, kto mówiłby mi o Bogu. Więc nadal tkwiłem głęboko w wierzeniach New Age. Równie głęboko uzależniony byłem od psychodelicznych narkotyków. Brałem krank, zioło, kokę, amfę. Cokolwiek było pod ręką. Jestem nawalony. Ja też. Cały ten pokój mi pływa. Popatrz na Eryka. Tam na podłodze. No. Podryguje jak żaba. Oaż, musiał przedawkować krank. Dlaczego on zawsze doprowadza się do takiego stanu? W poszukiwaniu wielkiego odlotu. No, stary, tu wszyscy wyglądają na nawalonych. A jak mają wyglądać? Zastanawiałeś się, po co to wszystko? Daj spokój. Znowu zaczynasz. Po prostu się zastanawiam, gdzie to wszystko się kończy. Na kogo to obchodzi? Żyj dniem dzisiejszym, bo jutro możesz już nie żyć. Tego właśnie się obawiam. Co będzie potem? Wtedy będziesz się martwił. Co tu tak zimno? Jakie zimno? Dobrze wiesz, co to oznacza. Jasne. Robi mi się szczotka na plecach. Nie, mnie też. Znowu się zaczyna. Ciemny Harry. Tak. Widzisz go? Nie przejmuj się. To długo nie potrwa. Słuchajcie wszyscy. Słuchajcie. Za późno. Już sobie poszedł. Już wcześniej zdarzało się, że traciłem przytomność, ale to było coś innego. To była zjawa, ciemna postać, która pojawiała się i znikała tak często, że nazywaliśmy ją Harry. Zawsze, kiedy się pojawiał, ogarniało mnie przerażenie. Myślałem, że tracę zmysły, więc na tydzień odstawiłem LSD. Ale nadal brałem amfę i piłem. W kolejny, sobotni wieczór byłem na imprezie nad rzeką i znowu wziąłem LSD. Straciłem przytomność. Pamiętam tylko, jak obudziłem się na podłodze w domu mojego przyjaciela. Jego ojciec go wołał.
Mike, wstawaj! Idziemy do kościoła! No rusz się! Przecież dzisiaj Wielkanoc! Trzeba iść do kościoła, zaraz wychodzimy! Nie ma mowy. Nie, nie. Stary, ale mam kaca. W życiu takiego nie miałem. A jutro muszę iść do pracy. Na dole pewnie jest kawa. Idź i nalej sobie. Kawa nie pomogła, ale jakoś wróciłem do siebie. Mieszkaliśmy znowu razem z bratem, ale w tym czasie on wyjechał z kraju, więc byłem sam. W głowie mi huczało, więc napiłem się trochę wódki i znowu się pojawił. Harry. Ponura zjawa. Uciekłem do sypialni i upadłem na kolana, modląc się o swoje życie. Boże, jeśli naprawdę istniejesz i zależy ci na moim życiu, weź je. Żałuję, że żyłem w ten sposób. Proszę, zbaw mnie, Jezu. Przebacz mi moje grzechy i zbaw mnie. Natychmiast mogłem znowu trzeźwo myśleć. Demoniczna zjawa momentalnie zniknęła i nigdy już nie wróciła. Od razu uświadomiłem też sobie, że muszę pozbyć się bezbożnych rzeczy z mojego życia. Podejrzanych książek, kaset i płyt z demoniczną muzyką. Wszystko wyrzuciłem do śmieci. Również książkę o New Age, którą zacząłem pisać. Pierwszą osobą, do której zadzwoniłem, była moja siostra, Terry. Jesteś zbawiony? Alleluja, jak ja się za ciebie modliłam. Nie masz pojęcia, Terry, jak mi teraz dobrze. Dosłownie czułem, jak ciężar grzechu został ze mnie zdjęty. Czy to nie wspaniałe? Szkoda, że nie wiedziałem tego wcześniej. Że nie słuchałem ciebie, ani tego kolegi z pracy. Ucieszyłby się, gdyby się dowiedział. Ja nie mam pojęcia, gdzie teraz jest. Wrócił gdzieś na wschód. A propos podróżowania. Wybieram się do Kalifornii. Kiedy? Za 2 tygodnie. Świetnie wyglądasz, Billy. Cieszę się, że twoje włosy znów mają naturalny kolor. Wróciłem do niego przed świętami. Bóg przygotowywał cię, żebyś został jego dzieckiem. Kiedyś uważałem, że tego rodzaju teksty są głupie. Teraz je rozumiem. Chodzisz do kościoła? A tak często, że chyba już mnie tam mają dość. A czytasz Biblię? Potrzebujesz Bożego Słowa codziennie. Nikt nie musiał mi tego mówić. Czytam i ciągle mi mało. Narodziłeś się na nowo. A każde nowonarodzone dziecko potrzebuje mleka Słowa Bożego. W ten sposób się rozwijamy. Nikt nie musiał mi też mówić, żebym pozbył się moich dawnych książek, płyt czy narkotyków. Po prostu wiedziałem, że są złe. To praca Ducha Świętego, Billy. Jezus powiedział, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Myślisz, że ja też będę kiedyś umiał tak cytować wersety? No, oczywiście. Zdumiewa mnie sposób, w jaki mnie zbawił. Tak po prostu. Tak jest zawsze. W jednej chwili z drogi do piekła zostajesz przeniesiony do Królestwa Bożego. Bardzo dziękuję, że ty i Red mówiliście mi o Jezusie. Kiedy w końcu postanowiłem odwrócić się od diabła do Boga, wiedziałem, co mam zrobić, żeby być zbawiony. Musisz się dużo modlić, Billy. Tak robię. Nieustannie proszę Boga, żeby pokazywał mi więcej i więcej. Chcę go coraz lepiej poznawać. To najlepsza modlitwa. No i myślę o tym, żeby pójść do szkoły biblijnej. To świetny pomysł, Billy. W Sacramento, gdzie mieszkaliśmy, były 2 koledże biblijne. Zacząłem modlić się w sprawie moich studiów. W międzyczasie udało mi się znaleźć adres mojego przyjaciela Reta i zadzwoniłem do niego do pracy. Billy Crone! Odkąd wyjechałem, nie miałem o tobie żadnych wieści. Red, chciałem ci powiedzieć, że się nawróciłem. Coś takiego, słuchajcie! To ten kościół, o którym wam mówiłem, jest zbawiony. To wspaniałe. Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Red, jesteś tam? Tak, to fantastyczne. Nie macie pojęcia, jak bardzo modliłem się za tego faceta. On był strasznie uparty. Billy, jesteś tam? Tak, ochłonąłeś już? Oj, niech to wspaniała nowina. To teraz usiądź dobrze, przyjacielu. Wybieram się do koledżu biblijnego. No nie, to świetnie. Modliłem się o to i wiesz, jak Bóg pokazał mi, który wybrać? No powiedz.
Byłem w pracy, rozładowywałem kontener z setek kartonu. Zajęło mi to wiele godzin. Kiedy ciągnąłem ostatni wózek przez krawędź kontenera, wszystkie pudła wypadły. Na samym spodzie ostatniego kawałkiem taśmy przyklejony był jakiś papier. To była broszurka jednego z dwóch koledzy biblijnych, o których myślałem. Uznałem, że to znak od Boga. Bóg jest wielki, Billy. Podjąłeś najlepszą decyzję w swoim życiu. Miał rację. 8 tygodni po moim nawróceniu rozpocząłem naukę w szkole biblijnej i tam poznałem Brandy. Pobraliśmy się jeszcze podczas studiów, a tuż przed dyplomem podjąłem pracę w kościele. Pracowałem tam przez ponad 2 lata, a potem przez 5 lat prowadziłem kościół w północnej Kalifornii. W kwietniu 2006 roku Bóg powołał nas do pracy w stanie Nowy Jork. Już w pierwszą niedzielę, kiedy głosiłem kazanie, Bóg przygotował dla mnie niespodziankę. Widzicie więc, skoro Bóg mógł mi przebaczyć, może też przebaczyć każdemu z was. I powiem wam, co może wam dać. Da wam czystą kartę. Da wam dzięki krzyżowi Chrystusa nieskończone bogactwo życia. Da wam kierunek i cel w życiu. Nie będziecie już bali się śmierci, a pustkę w sercu wypełni radością i miłością. Bliski jest mi tekst z 1 listu świętego Jana, rozdział 4, wiersze 9 i 10. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Pomódlmy się. Red? No. Jak dobrze cię widzieć, przyjacielu. I wzajemnie. No tak, przecież mieszkasz gdzieś tu w okolicy. Tak. Słyszałem, że będziesz miał dzisiaj kazanie i nie mogłem sobie tego odpuścić. No. Widzisz, co zacząłeś tam w Sacramento? No. Kto mógł przewidzieć, że to doprowadzi mnie aż tutaj? To Bóg zaczął, Billy. A On jest wierny. Amen, bracie. On zawsze dokończy dzieła, które w nas rozpoczął. Spodziewam się, że dokonasz tu wielkich rzeczy dla Niego. Powiem im po prostu to, co ty mówiłeś mi od samego początku. Że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. W ciągu 1,5 roku, odkąd tu jestem, nasz kościół powiększył się o ponad 100 osób. Moje siostry i brat również uwierzyli w Chrystusa. Nie musisz czekać na uderzenie pioruna. Bóg słyszy każdą modlitwę, która pochodzi ze szczerego serca. Jego łaska jest za darmo. I każdy, kto przyjdzie pod krzyż, znajdzie nowe życie w Jezusie Chrystusie. Przyjacielu, to nowe życie przeznaczone jest również dla ciebie. W liście do Rzymian, rozdział 10, wiersze 9 i 10, Biblia mówi: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych: Pacific Garden Mission, 646 Salt State Street, Chicago, Illinois 6605. Telefon 312-922-1462. W programie numer 2989 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii Billego Crona. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś
czeka na twój telefon.